Panie Olbratowski, co to ta inflacja? Zapytał słuchacz. Słuchaj, inflacja, no wiesz, no to wszyscy wiedzą. Inflacja jest wtedy, kiedy cieszysz się, że masz więcej pieniędzy, dopóki nie pójdziesz na zakupy. Poszczególne stadia inflacji, że tu naukowo podejdę do sprawy, można prześledzić na przykładzie Polski. Faza pierwsza. Nagle, mimo że nikt wcześniej nie pytał, dostajemy informację z NBP, że w Polsce inflacji nie ma. Gdzie inflacja? Ludzie, ćwiczcie śpilukota na spokersie. Nie, to nie. Co więcej, tu faza druga. Dobito obywateli optymistyczną informacją, że nie dość, że nie ma inflacji, to będzie deflacja. I chwilę później, tuż następuje trzecia faza, rząd płynnie przeszedł do stwierdzenia, że jest nieznaczna inflacja. W fazie czwartej uspokajano społeczeństwo, rozumiane jako zbiorowisko jednostek, prawda, że nie odczujemy inflacji. Nie odczujemy. I tu już należało wpaść w panikę. Piąta faza i ujawnienie prawdy, że inflacja w sumie nie jest zła, bo napędza coś tam. Faza szósta, inni w Europie mają gorzej, bo u nich inflacja jest większa. I tu należało spieprzać tam, gdzie jest gorzej. Faza siódma, sam prezes uspokaja, że inflacja szkodzi tylko spekulantom. Faza ósma, premier zrzuca winę na zagranicę. To jest inflacja z importu. Oczywiście zrzucili ją na nas Niemcy, tak jak po wojnie Amerykanie stonkę. Następuje faza dziewiąta. Premier ogłasza. Hej, ziomy, jest pomysł. Zrobimy wam tarczę antyinflacyjną. Cieszycie się? No i tu już powinniśmy kopać schrony. Faza taka ogólna, generalnie. Inflacja to wina rządów PO-PSL. 6 lat temu skończyli rządzić, a jeszcze dalej nam szkodzą. No i te wszystkie fazy, słuchajcie, zaistniały w miesiąc. Jakie tempo? Najgorsza jest jednak, spójrzcie na to wszystko, najgorsza jest jednak inflacja prawdy.